Witam Państwa w piątek 13 stycznia ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu rondo zamiast skrzyżowania, nagroda ze śniegu i kontrole palenisk. Karolina Chlewicka, zapraszam na wiadomości. Niebezpieczne skrzyżowanie ulic Kozielskiej, Wyczółkowskiego i Kresowej w Brzezince zostanie przebudowane na rondo. Pomimo oznakowania, wielu kierowców nie zauważa znaku stop i znaków ostrzegawczych lub je ignoruje. W ciągu ostatnich 2 lat doszło tam do kilkunastu zderzeń drogowych. To oznacza, że jest zbyt niebezpieczne. Przebudowa powinna rozpocząć się w drugiej połowie bieżącego roku. W miejsce obecnego skrzyżowania powstanie 4-wlotowe rondo. Inwestycja obejmie także m.in. wykonanie nowej nawierzchni, przebudowę i budowę chodników. Przystanek autobusowy w ciągu ulicy Kozielskiej, obecnie znajdujący się przy skrzyżowaniu, zostanie przeniesiony. Tomasz Koclęga, Piotr Muszalik i Junko Fujimori, członkowie drużyny Snow Art Poland, zdobyli nagrodę publiczności w międzynarodowym konkursie rzeźby w śniegu Magic Ice of Siberia w Krasnojarsku. Rzeźby Tomasza Koclęgi są już w Gliwicach dobrze znane. Na co dzień artysta wykonuje je jednak z tworzywa sztucznego. Śnieg to zupełnie inna materia. Wrażenia z Krasnojarska mamy bardzo dobre i tak jak powiedziałem, sam konkurs był bardzo dobrze zorganizowany. Tutaj i zaplecze techniczne, i to są takie drobne rzeczy, może mało istotne dla odbiorców ostatecznych, ale rusztowania, jakość rusztowań i tak dalej, to wszystko wpływa na komfort pracy. Za każdym razem to jest wyzwanie, to nie jest łatwa sprawa, ponieważ jednorazowa pomyłka powoduje, że trzeba zmienić całą koncepcję albo wręcz właściwie uniemożliwia kontynuację tej koncepcji, więc pracujemy z dużą ostrożnością, nie można się spieszyć, nie można dokonywać nieprzemyślanych operacji, nie można przyciąć zbyt wiele. No także to ja nie rzeźbię na co dzień w taki sposób, więc to jest za każdym razem wyzwanie. To nie jest łatwa sprawa, poza tym rzeźbimy w zespole. To nie jest tak, że ja rzeźbię sam, bo sam nie jestem w stanie wykonać takiej ogromnej rzeźby w tak krótkim czasie. Jeszcze tej zimy przed Snow Art Poland kolejne festiwale. Już we wtorek wezmą udział w zawodach we francuskim Velua. W lutym czeka na nich natomiast jeden z najbardziej znanych festiwali na świecie, w japońskim Sapporo. Straż Miejska prowadzi intensywne kontrole palenisk w domach gliwiczan. Przypominamy, że zgodnie z artykułem 379 ustawy Prawo ochrony środowiska, straże gminne są uprawnione do wejścia do budynków mieszkalnych i przeprowadzenia czynności niezbędnych do określenia, jakie substancje mieszkańcy wrzucają do pieca. Odmowa wpuszczenia strażników do domu skutkować może natomiast wystawieniem mandatu karnego. Zgodnie z zapowiedziami marszałka województwa śląskiego, od przyszłego sezonu grzewczego lista substancji, którymi zgodnie z prawem będzie można ogrzewać mieszkania, zostanie uszczuplona m.in. o najgorsze gatunki węgla oraz mokre drewno. Policjanci prowadzą tradycyjnie działania prewencyjne pod nazwą Bezpieczne Ferie 2017, mając na uwadze konieczność zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa. Gliwiccy policjanci kontrolują miejsca ich pobytu oraz autokary wiozące je na zimowy wypoczynek, aby mieć pewność, że autobus, którym mają podróżować, na pewno został skontrolowany. Można taką kontrolę zlecić także w Inspekcji Transportu Drogowego. Wystarczy jeden telefon lub mail. Numer rejestracyjny autobusu podać można również na stronie bezpiecznyautobus.gov.pl, gdzie natychmiast dowiemy się, czy autokar ma ważne badania techniczne oraz wykupioną polisę OC. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Dziękuję za uwagę. Pełna oferta programowa telewizji Imperium dostępna jest w sieciach światłowodowych Imperium Telekom oraz na stronie tvimperium.pl. Najświeższe informacje i komentarze dostępne są na naszych portalach społecznościowych. Życząc dobrego weekendu, zapraszam na prognozę pogody.